Patryk Jarosławski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions, hotel Marriott. Moimi gośćmi dzisiaj komentatorzy Eurosportu. Krzysztof Wyrzykowski. Dzień dobry Państwu. Tomasz Jaroński. Dzień dobry, miałem mówić głośno. Głośno, bo z tyłu jest impreza. A impreza? Dlaczego? Ano dlatego, że książkę napisaliście. Tak. Z tej okazji jest impreza? Nie wierzę. Społeczeństwo kupiło książkę. Czytają, na głos niestety, jest głośno. A my podpisujemy. A wy podpisujecie, tak. Dla Państwa też będą książki. Może chociaż jedna. Czy myślisz, że oni pchają? Właśnie chciałem zapytać Was, czy Wy jesteście ciągle komentatorami, czy Wy już jesteście autorami, literatami? Mamy tutaj już deklarację i wstąpimy do Związku Literatów Polskich. Krzysztofie? Patryku, ja ciągle pamiętam jedno zdanie, które mi powiedziałeś na początku naszej znajomości i chyba to się działo tutaj, w tym samym miejscu. Mówisz, ty napisałeś w życiu 6 książek, to jest dużo więcej niż ja przeczytałem. Co ja ci więcej mogę powiedzieć? Ale doganiam, bo na przykład kupiłem sobie 3. To przeczytasz 3? Przeczytam te wszystkie 3. I zaliczę. Przeczytasz jedną i zaliczysz, że 3. No bardzo słusznie. Bardzo. I już będę tylko o jedną książkę za tobą. To ja mam do ciebie pytanie, ponieważ nie widziałem cię bardzo dawno. Wiem, że byłeś na Gibraltarze. Powiedz mi, dlaczego stamtąd wyjechałeś? Co to nieciekawie tam było? Wyrzucili cię? Co się działo? Małpy mu przeszkadzały. Było troszkę tak, było troszkę za gorąco. Poza tym chciałem kupić książkę tam, jakąś dobrą książkę, żeby człowiek się odchamił. Nie mogłem znaleźć. Po polsku czy w ogóle? W ogóle. Tak. Przyjechałem do Warszawy, od razu mi w ręce wpadła. Słuchajcie, jedna rzecz. Dzisiaj kupowałem te książki w Empiku. Nie będę mówił o cenie, bo społeczeństwo się przestraszy. Tej książki. Nie, no nie, wszystkie książki kosztują tyle samo. 39,90. Tak jest. No. Warto kupić. Złotych, nie euro. Ani gibraltarskich funtów. Stoję w kolejce przy kasie. Mówię, że poproszę książkę Rachciachciach, czyli Pchamy Jarońskiego Wyrzykowskiego. Pani zamarła. Po 10 sekundach mówi do mnie: a! To tych dwóch radiowców, tak? No świetnie. No czujesz się radiowcem? Czuję się, ale ja ci powiem więcej. Do mnie ciągle mówią panie Tomku. A do mnie panie Krzysztofie. Poważnie, po co ta książka? Zapytaj pomysłodawcę. Po co ta książka? Znaczy idea była taka, jak już mówimy poważnie. Podczas promocji książki Maji Włoszczowskiej podszedł do nas Kuba Frołow, który zajmuje się promocją książek i zajmował się także promocją książek Maji Włoszczowskiej. Przedstawił się i powiedział, że on marzy, nawet chyba takiego słowa użył, żeby wydać także naszą książkę. No to pomyśleliśmy z Krzysztofem, pogadaliśmy, założyliśmy sobie, że ta książka, nie, że ta książka musi być, no, oddać to, co robimy w telewizji, w Eurosporcie. Czyli to nie może być, że my usiądziemy i będziemy pisać jakieś historie, że to musi być zapis naszych gadek. No i tak powstała książka. Skąd pomysł na tytuł, Krzysztofie? Rachciachciach, czyli Pchamy. Nie wiem, jakoś... Nie, poczekaj. Nie znasz historii telewizji, kolego, widzę. Musisz przeczytać, to jest na pierwszych stronach. Jak przeglądałem tę książkę. I nie znalazłeś. Ale on szukał tylko pod kątem swojego nazwiska. Na której stronie jest? 148 strona. Ale w jednym zdaniu. W jednym zdaniu jest o mnie. Ale ładne zdanie. Możesz nam to zdanie zacytować? Wy się znacie ile? 12 lat. O, wiem. No, co? No, ale komentujecie razem ile? My się znamy, jak ciebie na świecie nie było. Ile razem komentujecie? Od 2002 roku. Patrzcie, i o was jest 326 stron. My się znamy, pracujemy właściwie razem od 2-3 lat i o mnie jest tylko jedno zdanie. Gdzie tu są proporcje? Ale jakie zdanie? Zacytuj państwu. Chciałem powiedzieć, że akurat sobie nawet zagiąłem. Nieskromnie sobie zaznaczyłeś. Kontekst był następujący, tak. A to jest skandal moim zdaniem. Dziwię się, że was zaprosiłem do tego programu. Ty opowiadałeś o tym, że nigdzie na świecie nie widziałeś tego, co spotykasz na krakowskim Przedmieściu, czyli namioty, krzyże i ludzi, którzy pod pałacem, najbardziej reprezentatywnym miejscu Warszawy, protestują i robią szopkę, na co Tomasz Jaroński odpowiada: na gorąco ci odpowiem. Będąc na Gibraltarze i spacerując z naszym młodym kolegą Patrykiem Mirosławskim, 3. To jest koniec. No pięknie, czyli tak, zobacz ile jest informacji. Że jesteś krakowskie młody. Przedmieście,
że jesteś młody, że on spacerował z tobą pod rękę, ale pod rękę żeście spacerowali. Że jest kolegą. Że jesteś kolegą na Gibraltarze. Patrz, ile jest informacji w jednym zdaniu. No, to powinieneś być usatysfakcjonowany. Ja jestem bardzo elastyczny, właśnie zmieniłem zdanie. Odegnę to i Państwu tę książkę, wszystkie książki damy na konkurs. Ja nie potrzebuję tej książki. Jak o mnie nie ma... Z tym zagięciem będzie dużo bardziej cenna. Mówisz z moim zagięciem, czy z waszym autografem? No, nie, z twoim zagięciem, wiesz, to no tak jak... ale wracając, bo poważnie, tytuł. Tytuł, nie, ja jeszcze może powiem, wracając jeszcze do Kuby Frołowa, bo jednak jego zasługi są duże w tym, że ta książka tak sprawnie się ukazała, no i wydawnictwo. Rzeczywiście on nas z tym wydawnictwem skontaktował. I miał strzał 10 na 10, na razie jesteśmy zadowoleni, zobaczymy co będzie później, bo ja już znam takie wydawnictwa, które były na początku wspaniałe, ale pod koniec współpracy coraz gorsze. No i tu wracamy do historii twoich napisanych książek, prawda? Tak, które czytałeś. Wszystkich 6. Które wszystkie przeczytałeś. Wszystkie, od deski do deski. No więc wrócę jeszcze do tego. Ja byłem bardzo sceptyczny na początku, bo powiedziałem, ale ja nie mam czasu teraz się zająć książką. Za pół roku może napiszemy. Ile byśmy napisali, Tomku? W 3 tygodnie. Podyktowaliśmy książkę w 3 tygodnie. Później jakaś tam mróweczka, miła pani się tym zajęła, przepisywaniem, bo to straszna praca przepisywać. Oj, mróweczka chyba obejrzy ten program, już żadnej więcej wam nie spisze książki, nie, co mi się wydaje. Miła pani, tak, tak. Agnieszka. Nie chyba Małgosia. Pewien. Małgosia? Pani Małgorzata Sobieszczańska, o ile dobrze pamiętam. To bardzo proszę, pani Małgosia. Znam takie imię z własnych, że tak powiem, wrócę do pytania. Rachciach-ciach, czyli pchamy-pchamy. Wiemy, że rachciach-ciach to jest, no to już weszło do języka, to już ludzie o tym w tramwajach mówią, a jest to zwrot przy okazji waszych transmisji w biatlonie. Pchamy-pchamy przy sukcesie Majki. Ale skąd pomysł, żeby akurat tak nazwać tę książkę? Bo no to jest coś, co się nazwać? Z nami... No nie wiem, jest tysiąc innych. Mój sport, moje życie na przykład. No nie. No chcieliśmy to połączyć. Tomek mówi, że to... Myślę, że myśmy tak na to razem wpadli jakoś. Strasznie. Zawsze na wszystko razem wpadamy. To jest nasza wizytówka, no z tym jesteśmy kojarzeni. Ludzie nas spotykają na ulicy i mówią... nas, mówią rachciach-ciach, albo pchamy-pchamy. No. Mhm. I to było naturalne. Nie można było szukać innego tytułu, bo... Oczywiście mógł być lepszy, mój sport, moje życie, ale wtedy czułbym się wyłącznym autorem tego tytułu i Tomkowi bym sprawił tym bardzo dużą przykrość. No i byłyby duże zwroty wtedy, coś podejrzewam, do wydawnictwa. Myślisz? A co ciekawe jeszcze, ta książka powstawała, czyli początku, bo już umowę podpisaliśmy i później nie było wyjścia, mimo jak w starym dobrym małżeństwie, kiedy też był taki tytuł, do wywiadu z nami, to mieliśmy akurat ciche dni. Nie lubiliście się wtedy? Nie, nie. A są dni, że my się bardzo nie lubimy, ale nie możemy wstać od mikrofonu, ale podobno to ludzie od razu wiedzą. Ale przynajmniej jesteście profesjonalni. Że on mi schował ołówek, czy tam długopis. Ołówek, bo ja tylko ołówkiem piszę. Ale przynajmniej jesteście profesjonalni, bo nawet jeżeli sobie nie mówicie dzień dobry, to na antenie zawsze siebie witacie i z szacunkiem do siebie się nie, odnosicie. Nie, bo to mówimy dzień dobry słuchaczom, aha, telewidzom. Czyli rozumiem, że sobie dalej nie mówimy. Że dalej traktujecie siebie nawzajem jak Korea Północna z Koreą Południową, czy już... Albo jak Szpakowski z Basałajem. Albo jak Szpakowski z Basałajem? Nie, a nie, co nie było? O, co było, nie mówimy o tym. Nie boicie się, a propos. No nie pamiętasz? Pamiętam. No. Pozdrawiamy, dla mnie Darek, dla was też? Tak. Czy dla was pan Szpakowski? Okej. Okay. Jasiu nawet. Dla mnie bliżej. Pan Basałaj. A teraz to pan prezes właśnie. Bo jeszcze jesteś pan dyrektor. Młody. A miałeś pana prezesa tu u siebie? Dawno temu już nie wpadnie. Już nie wpadnie? Powiedział, że nigdy. Nigdy więcej nie przyjdzie? Nie. Pewnie byłeś nieuprzejmy. Nieprawda. Ale wróćmy do książki, bo to nie jest tematem, Basałaj nie jest tematem naszej dyskusji. Nie boicie się, że teraz... Ale patrz, Basałaj ani razu nie jest wymieniony. Nie, chociaż na zdjęciach jest. No, a zdjęcie mówi więcej niż jedno zdanie o Gibraltarze. Niech was teraz Basałaj do programu zaprasza, o ile będzie miał. Słuchaj, ja was nie zaproszę po tym jednym zdaniu. Musiałbyś zorganizować tak, żeby podczas tej rozmowy nam zrobiono zdjęcie. Gdyby takie zdjęcie, gdybyśmy dysponowali, to by się znalazło. Nie, my przecież mamy zamówienie na drugi tom. Ale nikt nie pytał. W drugim tomie będzie. Nikt nie pytał. Drugi tom będzie się nazywał Pchamy, Pchamy, czyli Rachciach-Ciach. Dobrze, tak, ale jakiś taki mocno różowy ten tytuł, nie macie takiego wrażenia? Taki trochę... Jaki tak? Różowy?
rachciachciach? Nie, bardziej pchamy pchamy. I poziom tej dyskusji już. Ale kwas. No, ale spadło to wszystko. Spadł poziom. To jak te balony tutaj. To utrzymajmy ten poziom trochę tak blisko ziemi, blisko żużla. Nie boicie się, bo teraz wszyscy piszą książki. Wszyscy. Ibiś napisał, Cichopek już drugą wydaje. No ty nie napiszesz, bo nie przeczytałeś. No właśnie i tak się zastanawiam, czy nie dochodzimy do takiej trochę paranoi, że mamy więcej pisarzy niż czytelników. Trudno powiedzieć pisarzy. No. Ludzi, którzy tworzą książki. Znaczy jest dużo, dużo większa łatwość wydawania książek, tak na poważnie, niż kiedyś. Mhm. Stąd się pojawiają książki w dużo mniejszych nakładach niż kiedyś, to też jest dosyć istotne. Ba, można książkę wydać własnym sumptem, bez wydawnictwa, więc to nie jest problem. Do niedzieli przyznawałbym ci rację, bo ciągle czytam, że jednak w Polsce mało książek się czyta, mało książek się sprzedaje. Księgarnie są zawalone takiej liczby tytułów, to ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek były, za moich czasów na pewno nie. To jest porównywalne z tym, co widać na zachodzie w księgarniach. Mhm. Ale z drugiej strony, byliśmy z Tomkiem w niedzielę na targach książki na Stadionie Narodowym. Po pierwsze, wspaniale zorganizowana impreza, tych stoisk mnóstwo i mnóstwo ludzi. Przecież tam nie można było przejść. No ale do was nie można od było przejść. Od 9 godziny rano tramwaje zawalone, ludzie jechali na to z dziećmi, z dziadkami, z babciami. No naprawdę nie możemy powiedzieć, że się nie czyta książek. Może to są ciągle ci sami ludzie, którzy czytali lat temu 10, 15 i 40. To z tym się mogę zgodzić. Ale wydaje mi się, że jednak są czytelnicy w Polsce. A ja mam takie poczucie, że wiesz, no jednak wydana książka i to taka, no trudno powiedzieć, żeby ona była autobiograficzna, ale no powiedzmy, że jest z elementami autobiografii. Znaczy... Na pewno z waszego życia, nasze. Tak. No to jest jednak coś, co zostaje, bo wszystko to, co dzieje się w internecie, w komputerze, to jednak ja czuję, że to jest ulotne, a książka to jest książka. Żeby wyrzucić książkę, ja sobie nie wyobrażam, że biorę i wyrzucam książkę do śmieci. No więc muszę ci powiedzieć, że ostatnio... Ja przywiozłem, przepraszam, książkę, którą mi dałeś w Hiszpanii, przywiozłem ją ze sobą z powrotem do Polski. Nie wyrzuciłeś, nie wyrzuciłeś. No to brawo. Nie przeczytałeś, ale też nie wyrzuciłeś. To prawda. No właśnie. Dam ci świetny przykład. Musiałem zlikwidować jeden pokój w mieszkaniu. I tam w którym mieszkaniu, Krzysztofie, bądźmy precyzyjni? I tam była biblioteka. Było mnóstwo książek. Było bardzo dużo książek. I strasznie nie wiedziałem, co mam zrobić z tymi książkami. Tak jak ty, nie wyrzuciłbym ani jednej książki. Na ulicy Solec w Warszawie jest księgarnia stara. Księgarnia od lat tam istniejąca i bardzo miłe małżeństwo prowadzi tę księgarnię. Jak chodzisz do tej księgarni, to tam nic nie widzisz, tylko stertę książek i gdzieś za tymi książkami jest albo pani, albo pan. Przychodzisz, grzebiesz w tych książkach, coś tam sobie wybierasz. Ja zaszedłem do tej pani i pytam, czy państwo by nie zabrali ode mnie książek. Oczywiście. Wieczorem tego dnia przyszli z torbami, wszystkie książki zapakowali, te wszystkie książki wzięli. Byłem tak szczęśliwy, że nie musiałem wyrzucić ani jednej książki, chociaż w większości nie przeczytałem, bo to były książki z dziada pradziada jeszcze, niektóre dawne i tak dalej. Fajna historia. Kiedyś to się stawiało książki też, no nie chcę powiedzieć, że ze względu na grzbiety, bo takie były, wiesz, jakie były książki najbardziej wzięte, na przykład dzieła Stalina, to były piękne wydane. I idealnie wyglądały na bibliotece. Równiutko. Tam jest 20 ileś tomów. Ale kiedyś to był obowiązek. No w każdym inteligenckim domu stała encyklopedia PWN. Tak. I to zawsze trzeba było mieć te najnowsze wydania, które się różnie zmieniały. No ale Stalin to gangster. A propos gangsterów, wasza książka na tym piku w Galerii Mokotów, której ja cię kupowałem, była na jednej półce z książką Masy. Kojarzysz Masę? Tak, ja widziałem nawet ten tytuł. Chciałem powiedzieć, że tam żadnej książki nie było, a u was były tylko dwie ostatnie. No, kochany, to jest nasz kolega literat, można już powiedzieć. Tak. No, nic złego nie gada. Fajnych macie kumpli. No, literatów. Mnóstwo ludzi było na Stadionie Narodowym, jak powiedziałeś, w niedzielę. Tak jest. Ja nie byłem, bo zapomniałem. W sobotę byliśmy, przepraszam, to była sobota. Albo w sobotę, ja nie byłem, bo zapomniałem, ale słyszałem, że do was była dużo dłuższa kolejka na przykład niż do pana Balcerowicza, który też wydał książkę. Dobrze mówię? Profesor Balcerowicz był tuż po nas,
nawet miałem przyjemność przywitać się, bo ustąpiłem mu swojego miejsca, usiadł na fotelu, na którym ja przed tym czekałem. Tomek poczęstował go delicjami, czy jakimiś innymi delicje były te ciasteczka. To były toruńskie pierniczki, które dostałem od mojego szwagra. No i trzeba będzie teraz podatek od darowizny zapłacić, jak znam Balcerowicza, ale to temat na inną dyskusję. Ale zjadł. Tak, zjadł, ale... Ale to jak rozumiem, ten wasz pobyt na Stadionie Narodowym to była część tej nachalnej promocji waszej osoby, która teraz ma miejsce, tak? Chcesz powiedzieć propagandy? Tak. Nachalnej, to jest nie słowo wiem, klucz. Czy nachalnej, bo ja tego nie odczuwam w ten sposób, jako że przebywam w różnych miejscach. Jak przebywam we Francji, mam spokój, bo idę do księgarni, nie ma ani jednego egzemplarza. Jak jestem w Praciakach, czyli idę do księgarni w Wandrychowie, też tego nie ma. W Bielsku może bym znalazł, ale to też jeszcze niepewna sprawa. A jakie to jest uczucie, Tomku? Byłeś w Empiku? Nie. To co wam pytanie? Chciałem zapytać, jakie to jest uczucie, jak... Tak się zastanawiałem czasem, jak ktoś jest na przykład celebrytą, jedzie miastem i widzi wielki billboard ze swoją osobą. Tak. To jest coś dziwnego, to jest jakieś nietypowe uczucie. I teraz, jak ty wejdziesz do Empiku i patrzysz... Nie, kupujesz. Czy staniesz przy tym i do ludzi powiesz... Od razu kupujesz. Dla mnie najbardziej ekscytujące było, kiedy wziąłem pierwszy egzemplarz do ręki, bo to mi zostało chyba z pracy w przeglądzie sportowym, że z przyjemnością oglądało się pierwszą... wydaną gazetę. O pierwszej czyli, w nocy. Tak, czy już wydrukowano. Czyli cały ten trud wieczorny wielu ludzi i jak wyglądał ów efekt. No, w telewizji tego nie ma, bo ja na przykład nie oglądam powtórek swoich relacji, Krzysztof pewnie też nie. On ogląda tylko wtedy, kiedy nie komentuje i sprawdza, ile ja byków walnąłem, rozumiesz, zapisuje skrzynki. A trudno też powiedzieć, żebyśmy książkę znali na pamięć. Chociaż ją musieliśmy czytać ze względów redakcyjnych, poprawek. Strasznie nudna rzecz czytać swoją książkę. To czytałeś? No musiałem, przecież poprawialiśmy literówki czy tam coś. No musieliśmy po redakcji sprawdzenie, autorzy sprawdzają po to redakcji. To ja chyba nigdy nie napiszę książki, wiesz? Bo nie przeczytasz. Bo będę musiał ją później przeczytać, jak rozumiem. To jest jednak uciążliwe zadanie, ja przyznaję. Okej. Okay. Możesz napisać w innym języku, bo jesteś przecież leworęczny. W jakim innym języku, bo leworęczny? Jakie to ma znaczenie? Drugą stronę. A. Nie, nie załapałeś. Zanim trzeba uważać czasami. Ja w czasie transmisji, 4 godziny transmisji, cały czas napięcie, bo raz, że oni jadą na rowerze, a po wtóre Tomek stosuje różne ćwiczenia ruchy. A propos właśnie. Innych języków, prawda? Mam pytanie, które was zabije. Jak się zmieniło wasze życie od momentu, kiedy wydaliście tę książkę? Cudowne pytanie. Wiesz co? Takich pytań w telewizji to ja codziennie... Kurzajewski by takiego pytania się nigdy nie zadał. Kilkanaście. A propos Kurzajewskiego, to jest tu zdjęcie. Wiem. Maćka Kurzajewskiego. Tak, ja nie widziałem. Ale wiesz, że tu jest jeden błąd, o którym ci powiem później. Ale wiesz co, ja myślałem, że to jest Tomasz Sekielski. W podpisie niestety twojego zdjęcia, znaczy wybranych przez ciebie zdjęć. Nie powiem głośno, bo to... Ja bym przekonany, że to nie jest Kurzajewski, tylko to jest Tomasz Sekielski. Gabaryty takie same. No właśnie. Schudł Maciej od tego czasu. Gdzie ty tutaj masz? Nie tak widziałeś? Ale nie będziemy tego... Tak prosto nie znajdziesz. Tak, to nie wiem. Ale ty zapytałeś o co, to ja ci jak twoje życie się zmieniło od czasu, kiedy napisałeś tę książkę? No słuchaj... Jak się zmienił twój sport, twoje życie, powiedz? To tak. Co tu jest? Ale jest podpisane? No. A jest. To ten grubas na górze. Naprawdę. Na Starym Mieście w Warszawie? Nie, to Zamość. A, Zamość. O, pokłaniam się panu wojewodzie i prezydentowi do miasta. Do kamery musi. Przegrał Marcin Zamojski niestety. Piłkę z nim grałem, bośmy się do tematu. Razem wychowywali. Wracamy do tematu. Tak jest. Jak się zmieniło wasze życie? Twój sport, twoje życie, jak się zmieniło, powiedz? No cóż. Moje się zmieniło, że teraz od rana rak, ciach, ciach i pchamy. No od samego rana pchamy. Straszne. A u ciebie? A u mnie nic się nie zmieniło. Ja po prostu biorę jedno z 6 moich książek, ściągam z biblioteczki i sobie czytam w dowolnej kolejności. A propos tych Krzysztofa wcześniejszych wydań, to nikt nie przyszedł z książką o Robercie Korzeniowskim na te warszawskie targi. Patrzyłeś. Nikt nie przyszedł z książką o... idealnym tytule Mój sport, moje życie. Nikt nie przyszedł wspaniały z książką o Lubańskim. Natomiast była jedna książka Tytani Trzos. Dwie. O Szulkowskim. Było o kolarstwie zawodowym. I być liderem o Szulkowskim. Też kilka książek do podpisu. I kolarstwo.
I kolarstwo, tak, tak. A tak, to wzruszające musi być, czy nie? Wzruszające. Uroniłeś łzę. Wzruszające. 78 rok, no to jest trochę czasu minęło. Ludzie przynoszą te egzemplarze, już te stroniczki tam uciekają na lewo i na prawo, ale ludzie to mają i ich proszą o podpis. Ale tytuły były lepsze, bo o tym też rozmawialiśmy. Tytaniszow, zobacz jak to brzmi, nie? Później... Niesamowicie. Kolarstwo. Dwa lata bym myślał i bym tego nie wymyślił. Być kolarstwo. Liderem. Być liderem, pomyśl sobie. Być, nie, to kolarstwo to był taki tytuł, bo to była z serii tak. rozmaitych dyscyplin. No nie, mój sport, moje życie, no wybacz. Mhm. Ale czytaliście to wszystko. Ale zabrakło ciętej liposty ze strony redaktora. Z wypiekami. Czyli jak rozumiem teraz, tak jak czasami się mówi, życie przed Chrystusem, po Chrystusie, przed naszą erą, po naszej erze, to wy teraz będziecie swoje życie dzielić na przed naszą książką i po naszej książce, tak? No, po pierwszej naszej książce. Po naszej, nie twojej, zaraz. Chwileczkę. Przepraszam bardzo, jestem częścią tej książki. Małą cegiełką. 148 strona. Takim ziarenkiem piaseczku. Czy ty byś chciał jakieś tantiemy od tego? Absolutnie. Nie, a właśnie a propos, czy wy już szukacie, znaczy szykujecie miejsce na koncie, żeby upchać te pieniądze, które dostaniecie? Nie, to jest drugorzędna sprawa. Tak. Poza tym, drogi Patryku, na książkach chyba teraz się nie zarabia. No zresztą Krzysztof może powiedzieć, jaka była różnica pomiędzy zyskami z tych książek, które wydałeś dawniej. Ostatnio książkę, którą wydałem samodzielnie, dostałem 3200 zł, więc uważam, że... Na rekencie wydałem 80 zł. A ty wydałeś, a ja dostałem. Jedną książkę dostałem, ale dwie dla państwa kupiliśmy. Znaczy nie ja, tylko firma. 80 zł to co? To coś do was skapnie. Jakiś ten procent. 80 zł. Wiecie, ile ja muszę pracować, żeby zrobić 80 zł? No jest ze dwie minuty. No nie, ale tak serio, to warto kupić tę książkę na pewno. A niedługo takie pogłoski chodzą, że jeszcze krócej będziesz pracował. Nie wiem, o czym mówisz, ale też słyszałem coś na mieście. Dobrze. Bo... w ogóle nie będzie pracował? Wyrzucą go. Przechodzę na... No wreszcie. Nie będę pracował, bo jeżeli prezydentem zostanie Duda, a już jest, jak rozmawiamy, jesteśmy przed, ale jak zostanie Duda, to podobno wiek emerytalny ma obniżyć od 43 lata. Słyszeliście o tym? Tak. Idziecie na wybory? Tak, idziemy. Ale już byliśmy. Byliśmy już. Na kogo głosowaliście? Ja na prezydenta obecnego. Ja a ty też... na Kukiza w drugiej turze dalej? Nie, w pierwszej turze pokazałem żółtą kartkę, głosowałem na Kukiza, a teraz już na straszne. Bromka. Okej, okay. Ja też na Bromka. Przepraszam was bardzo, dla mnie to nie jest Bronek, tylko prezydent, pan prezydent. Ale on sam ma hasło. Mhm. Szkodzi, ja uważam, że dla pana prezydenta, panu prezydentowi należy się szacunek. Mówi człowiek... Każda Polka głosuje na Olka. Mówi człowiek, który znał nie jednego prezydenta, prawda? Słucham? Mówi człowiek, który znał nie jednego prezydenta, nie jednego kraju. I głosowałem nie na jednego. Patrz, to on ma dobrze. Może sobie tu innego wysłuchać. Autopromocja. Ta audycja zawiera lokowanie produktu. Po co warto kupić tę książkę? Krzysztof Wyrzykowski. Czy my ciągle o tej książce? Nie możemy o czym innym? O polityce. O polityce. O polityce jest na 147 stronie, chciałem dobrze powiedzieć. Jak się państwo przewrócą na 148, to jest po co kupić? Dlaczego warto kupić? Dlaczego warto kupić? Jak wy cookies się nie wypromujecie... Ja bym zapytał. Kupis. Cookies. Kupis. Bo jak wy się nie wypromujecie, to kto was wypromuje? A to ja jeszcze Patryk wrócę jeszcze... To ty nas wypromujesz. Ale ja jeszcze wrócę, bo Tomek głosował na pana Kukiza pierwszej tej. Czyli uważasz się za młodego? No bo to młodzież głosowała na Kukiza. No ale nie tylko młodzież. No ale przerażają... Ja głosowałem... oddałbym głos nieważny. Jak pan Cimoszewicz, który wczoraj o tym mówił. Ale gdyby była jakaś akcja uwzględniająca, czy żeby te głosy nieważne były zauważone, a nie chciałem uchodzić za idiotę, który nie umie postawić jednego krzyżyka. Dlatego u mnie formą protestu dobrze, było głosowanie skomplikowane. To nagrajmy dwie wersje. Wygrał pan prezydent Komorowski. Jak nastroje? Nastroje jak najlepsze. Czyli idziemy do przodu. Polska idziemy się nie zmienia. Wygrał Duda. Co o tym sądzisz? Ja nic nie sądzę. Uważam przede wszystkim, że Duda nie wygra tego. O. Co nie ja wygrał. Nie wygrał? Nie wygrał. Sfałszowane wybory, tak? Tak? Idziesz w tę stronę? Co ja mam się zastanawiać? Ja uważam, że
nigdy w Polsce nie działo się tak dobrze jak teraz. Oczywiście na całym świecie jest tak, że jest warstwa społeczeństwa, która ponosi opłaty za jakieś zmiany różne i wiedzie się tej warstwie wiedzie się gorzej, a jest warstwa, której wiedzie się lepiej, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli my sobie nie potrafimy uświadomić jednej rzeczy, że od 10 lat w Europie jest kryzys i jedynym krajem, który przez ten kryzys przechodzi w suchych butach, to jest Polska, to znaczy, że my niczego już nie rozumiemy. Ale bo, Polski nie ma podobno. Bo czy ty mi zagwarantujesz, że pan Kukiz, czy pan Duda wiedzą, jak kierować w Europie 40-milionowym krajem? Więc co, Krzysztofie, ja nie wiem, ale wydaje mi się, że jak wygra PiS, to następną książkę będziecie pisać, ale cyrylicą. Nie. Tak, wypowiedzą wojnę. Wypowiedzą wojnę Rosji. Wypowiedzą wojnę Rosji. I następna książka cyrylicą. Słuchaj, mamy znajomości, bo przypuszczam, że Krzysztof, będąc w okresie stanu wojennego w Paryżu, w końcówce, prawda, poznał wielu wydawców. Nie, no, tych wydawców niezależnych, podziemnych z tamtych czasów. Znasz, tak? Tak, za dużo to nie, no. Ale dasz, trochę. Dasz radę. Dam radę. Tak. No, a podziemia... Możemy w paryskiej kulturze wydać też książkę. Niestety już nie możemy, a to a było dobre czytanie. A propos podziemia, proponuję iść do podziemia na lunch. Bardzo proszę, dziękujemy bardzo. Tylko musisz te książki sprzedać. No i... Nie będę sprzedawał, damy Państwu dwie książki. Czy ja Ci mogę 20 zł zapłacić? Nie, dziękuję, stać mnie. Ach, one chodzą po 100 zł. No, ale także to dobry interes. A wyście na czarnym rynku. Tymi, bo Ty mnie pytasz o wybory. Tomka zapytać, jaka będzie Twoja ocena. Ale ja nie pytam antysystemowców. A bo on jest antysystemowy. A moim zdaniem dużo ważniejsze będą wybory parlamentarne, a te prezydenckie są tylko takim przyczynkiem do moim tego, zdaniem oba są ważne. Co tak się jest, wydarzy. I, młody człowiek ma rację. I tutaj dosyć istotna sprawa jest taka, jeżeli założymy, dlatego choć mówimy wcześniej, zdążysz wyemitować ten program przed wyborami parlamentarnymi. O, to na pewno. Jeżeli w wyborach parlamentarnych wygra PiS, to zdecydowanie dużo lepiej wydaje się, żeby prezydentem był pan Komorowski niż pan Duda. Ale tu jest kolejność odwrotna. Ty nie możesz powiedzieć, jeśli wygra PiS, ale to ty najpierw masz prezydenta. Dobrze, jeżeli wygra PO, to i tak Komorowski jest na tyle niezależny, że jakiś tam strażnikiem w stosunku do rządu może być. Natomiast Duda nie będzie absolutny żadnym strażnikiem do rządu. Jak powiedział pan prezydent Komorowski, panie pośle, ja nie mam żadnego prezesa nad sobą i to jest racja. Panie Patryku, meldujemy wykonanie zadania. No możemy tak iść na lunch. To jest to wykonane zadanie. Proszę Was o autografy. Tak jest. Ja już dostałem, ale to jest moja książka zagięta. Wy postawicie autografy, ja zagnę. Tak, taka była umowa, tak? Dobrze. I wartość tej książki skoczy do 42,99. Ale ja nie mam ze sobą długopisu, bo Tomek mi jak zwykle podwędził. Pożyczę Ci swoje wieczne pióro. A na tym zagięciu możesz napisać tak, jak się kiedyś w pamiętnikach pisało. Ty nie pamiętasz. 100 buziaków od chłopaków na takim zagięciu się pisało. Tobie na przykład. A jakieś takie to pamiętam. To a propos tytułu, tak? Dużo kwiatków i kamieni kupa. Wpisał Ci się. Tak, Alojzy i kropki. Tak. Albo na ostatniej stronie wpisał się mąż żonie. Nic nie narysował, bo obiad gotował. Czy to są teksty z drugiej książki? Dziękujemy. Może sobie odpuśćmy. Państwa, bo oni nie skończą nigdy. Krzysztof Wyrzykowski, Tomasz Jaroński, Eurosport, autorzy książki Rach, Ciach, Ciach. Pchamy dwie książki na konkurs. Pytanie jakieś wymyślimy później, dobra? Dobrze. I najmądrzejsze odpowiedzi, albo najgłupsze, w zależności od tego, co wymyślimy, wygrają i dwie książki z autografami redaktorów, radiowców, jak się dzisiaj dowiedziałem na mieście, będą dla Państwa w prezencie. Krzysztof Jaroński i Tomasz Wyrzykowski. Okej, dziękujemy za rozmowę, dziękujemy Państwu, do widzenia.